Formatować tabelę w programie Word możemy na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest skorzystanie z gotowych ustawień, z gotowych styli tabel, a drugim jest formatowanie tabel według własnych, niestandardowych ustawień. Jeżeli klikniemy na tabelę, wówczas pojawią się narzędzia tabel. Wszystkie narzędzia związane z wyglądem tabeli, czyli jej z projektem, z formatem są w zakładce projektowania. Po lewej stronie widzimy właśnie możliwość użycia gotowego stylu tabeli. Na środku w sekcji style tabeli możemy rozwinąć listę, na której pojawiają się gotowe style tabel. Widać, że mamy mnóstwo wbudowanych styli. One też działają w formie autopodlądu, czyli wystarczy, że będę najeżdżał na daną Tabelę, i automatycznie widzę, jakie kolory ona przyjmuje. Wybiorę na przykład któryś z gotowych schematów tabel. Widać, że teraz ta tabela sformatowała się jeszcze w taki dosyć średni sposób, ponieważ po lewej stronie mamy wyłączone wszystkie opcje stylu tabeli. Tutaj mamy sześć przycisków, którymi możemy wybrać, jaki element tabeli. Chcemy wyróżnić. Widać, że mamy wiersz nagłówka. główka. Wiersz nagłówka jest to nic innego jak górny wiersz tabeli. Wiersz sumy jest to ostatni wiersz tabeli. Widać, że został on wyróżniony. Wiersze na przemiennie wówczas co drugi wiersz staje się innym kolorem. Dodatkowo trzy przyciski dotyczące kolumn. Możemy wyróżnić pierwszą kolumnę, ostatnią kolumnę i zrobić kolumny na przemiennie. Jeżeli teraz na przykład mam włączoną opcję wiersz nagłówka, wiersz sumy to zostawię, wiersz na nie również zostawię i zostawię wyróżnioną pierwszą kolumnę. Wówczas tyle tabeli, które mogę rozwinąć na liście, są uzależnione od tych sześciu przycisków. Teraz widać, że moja tabela wygląda w zupełnie inny sposób. Mogę wybrać jeden z gotowych schematów tabel. Innym sposobem na formatowanie tabeli jest wybór własnych, niestandardowych ustawień. Wrócę do stylu normalnego, zwykłego, tak żeby całe formatowanie tabeli usunąć i spróbujemy tą tabelę sformatować według własnych ustawień. Jeżeli na przykład chcielibyśmy wyróżnić kolorem pierwszy wiersz nagłówka, czyli pierwsze te cztery komórki, możemy je zaznaczyć myszą. Chciałbym wypełnić kolorem daną komórkę, wówczas w projektowaniu mamy cieniowanie. Cieniowanie, czyli wypełnienie kolorem komórek. Wybierzemy jakiś kolor. Oczywiście wszystkie narzędzia związane z czcionką pozostają bez zmian. Jeżeli chcielibyśmy na przykład pogrubić ten tekst, wówczas z narzędzi głównych możemy zawsze wybrać pogrubienie. W podobny sposób wyróżnia wiersz Ostatni zaznaczę i ustalę jakiś kolor. Dodatkowo chcielibyśmy sformatować krawędzie tej tabeli w taki sposób, żeby na zewnątrz nie było obramowania. Wiersz nagłówka był lekko wyróżniony, wiersz sumy też lekko wyróżniony i pozostały tylko krawędzie poziome. Formatować krawędzie również możemy na dwa sposoby. Albo możemy korzystać z sekcji Rysowanie obramowań, wówczas możemy to obramowanie, poszczególne krawędzie rysować za pomocą ołówka. Jeżeli tak chcemy zrobić, wówczas najpierw na liście możemy wybrać styl kreski, jaką chcemy coś obramować. Niżej jest grubość tej kreski i kolor pióra, którym chcemy coś obramować. Widać, że w naszym przypadku Wszystkie krawędzie są obramowane pojedynczą kreską. Ja teraz z tego obramowania zrezygnuję całkowicie, tak żeby nie było żadnego obramowania. Najprościej, żeby usunąć całe obramowanie, możemy zaznaczyć całą tabelę klikając w lewym górnym rogu tej tabeli. I w projektowaniu, tu gdzie mamy obramowanie, możemy rozwinąć listę i wybrać brak krawędzi. Wówczas wszystkie krawędzie się usuwają. Pozostają tylko niebieskie linie siatki. Teraz chciałbym na przykład, aby pod nagłówkiem i nad sumą była podwójna kreska. Mogę wybrać najpierw styl linii, którą chcę coś obramować. Jest na przykład podwójna kreska. Potem jest grubość w stylu, który wybrałem, na przykład 3 czwarte punkta. I kolor. Wybiorę na przykład granatowy. Wówczas pojawia się ołówek, którym możemy przejechać po krawędziach, które chcemy w ten sposób obramować. Widać, że to obramowanie się Rysuję. Jeżeli chcemy teraz inną kreską coś obramować, zmieniamy styl na inny, na przykład jakiś przerywany. Podobnie grubość wybieramy, kolor pióra wybieramy i możemy kolejne krawędzie ołówkiem wrysować. Można w ten sposób, można też nieco szybszy sposób, ponieważ teraz musiałbym po kolei każdą tą krawędź poziomo, ołówkiem przerysować. A chcielibyśmy nieco szybciej to zrobić, wybiorę na przykład styl cienki, grubość na przykład pół punktu, kolor na przykład czarny. I chciałbym tym wybranym stylem sformatować wszystkie krawędzie wewnątrz, wszystkie poziomy. Mogę właśnie zaznaczyć najpierw komórki w tabeli, które mają być obramowywane. Celowo nie zaznaczyłem pierwszego wiersza i ostatniego wiersza, ponieważ chciałbym zrobić tylko w tych zaznaczonych wierszach i tylko poziome wewnętrzne tą właśnie pojedynczą kreską. Jak teraz mam zaznaczony taki obszar tabeli, mam wybraną kreskę pojedynczą, mogę wówczas wybrać obramowanie i z listy wybrać jakie krawędzie chcę tym stylem w tym zaznaczeniu, które teraz mam obramować. Chcę wszystkie krawędzie wewnętrzne poziome. Widać, że tu oczywiście do wyboru mamy krawędź dolna, górna, lewa, prawa, aczkolwiek tu trzeba pamiętać o tym, że to jest zawsze Krawędź dolna, górna na przykład, ale zaznaczenia, czyli w tym przypadku na przykład krawędź górna spowodowałaby obramowanie tej krawędzi, która teraz jest podwójna, ponieważ to jest górna krawędź zaznaczonego obszaru. W naszym przypadku chcemy sformatować wewnętrzne krawędzie poziome. Klikam, widać, że automatycznie zrobiły się poziome krawędzie obramowane. Do tego widać, że po prawej stronie jest gumka, który służy oczywiście do wymazania odpowiednich krawędzi. Widać, że wówczas te krawędzie znikają, w ten sposób one się usuwają. Gumką również można krawędzie usuwać, aczkolwiek wtedy nie usuwamy obramowania, tylko usuwamy całą krawędź. Tak? Na to też trzeba uważać. Jeżeli byśmy chcieli na przykład usunąć, ale nie Całą krawędź, a format tej krawędzi. Wówczas wybieramy z listy styli obramowania bez obramowania. I wówczas ołówkiem trzeba przejechać po krawędzi, dla której obramowania nie chcemy. Wtedy dopiero to obramowanie się, tak jak widać, usuwa.